Przechodzimy do następnego pytania. Nie wiem, czy mamy się z Wami witać. Jeżeli tak, to witamy Was bardzo serdecznie. Fu. A jeżeli nie, to po prostu odpowiadamy na kolejne pytanie, które zanotował Seba na takiej karteczce. Pewnie ściągnął ją wychodząc dzisiaj z domu, z lodówki, bo widać, że już lekko używana, klej się nie trzyma, także typowa biurowa karteczka. Ciach jest. Kolejne pytanie. Kolejne Seba jakiś wygaszony, dieta mu nie służy. Masakra, nie odchudzajcie się. No pewnie. Zło. Samo. Czy możecie poradzić jakąś wędkę uniwersalną i tanią? Nie. Nie możemy. Dziękujemy, następne pytanie. Dokładnie. Nie. Na poważnie. Dwa słowa. Dlaczego nie możemy? To jest troszeczkę prawda. Dlaczego Radek nie może? Ja zaraz poradzę. Moja wersja, sobie wersja. I sami ocenicie. Krótko Radka wersja, proszę Radziu. Im wyjdę z takiego bardzo wzniosłego przysłowia, im dalej w las, tym więcej drzew. A mówiąc w naszym wędkarskim języku, po prostu im więcej łowimy, im bardziej podróżujemy po różnego rodzaju łowiskach, im więcej gatunków jest naszym celem, dochodzimy do wniosku, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalna wędka. Nie możemy łowić, a dostaję też prywatnie sporo zapytań, łowić tą samą wędką skutecznie, przyjemnie okoni, sandaczy i szczupaków. A często takie pytania do mnie trafiają. Co też świadczy o tym, że dana osoba chce mieć uniwersalną wędkę. Nie, każdy gatunek wymaga innych przynęt, innej techniki prowadzenia. Każdy gatunek też różni się anatomią budowy swojego ciała, a przede wszystkim pyska. Ciężko na wędkę szczupakową, która zazwyczaj jest dość lejąca, progresywna, niekiedy paraboliczna, w zależności od upodobań wędkarza, zaciąć sporego sandacza, który ma twardy pysk. Stąd też okazuje się, że technicznie i w praktyce jeden gatunek nie umożliwia łowienia tą samą wędką w stosunku do drugiego gatunku, jaki był wcześniej naszym celem. Także ja osobiście uważam, że pewien uniwersalizm można zachować w stosunku szczupak sandacz, powiedzmy, szczupak może okoń, czy może szczupak okoń nie, ale sandacz okoń, bo też łowimy i mówiliśmy Wam, że duże okonie łowimy na zestawy sandaczowe, a na te same zestawy sandaczowe można łowić również szczupaki. Troszeczkę gorzej to wygląda w drugą stronę. Także pewien uniwersalizm istnieje, aczkolwiek ja jestem zwolennikiem i tego bym Wam też życzył i polecał, dedykowania sprzętu do konkretnego gatunku, a wędkarstwo dzięki temu będzie bardziej skuteczne, efektywne i dla Was przyjemne. Seba? Ciężko się nie zgodzić z tym, co powiedział Radek. Ja również tak uważam. Natomiast wydaje mi się, zmierzając do samego pytania, wydaje mi się, że takie pytania pojawiają się często i są zadawane przez A. osoby, które dopiero zamierzają zacząć swoją przygodę ze spinningiem. B. przez osoby młodsze, może czasami z mniejszą ilością gotówki, których nie stać na zakupienie od razu 5, czy 10, czy 20 spinningów, tak jak to jest w naszym przypadku, bo tyle albo i więcej mamy. No, mnóstwo, niekiedy zbiornik wymaga innego zupełnie zestawu. Mniejsza o to, wracając do odpowiedzi. Jeżeli takie właśnie osoby, które chcą spróbować, nie wiedzą, co mają kupić, to odsyłam na Wcrafishing, na stronę naszą. Mhm. Tam jest artykuł przeze mnie napisany odnośnie Dokładnie. Wędek i zakupu pierwszego sprzętu przed zaczęciem przygody z wędkarstwem, tudzież ze spinningiem również. Tam jest dużo informacji, a w skrócie teraz filmowym takim, jeżeli coś chcecie, i link będzie na dole w opisie. Na dole damy link do tego i to zapraszamy tam, a jeżeli krótka odpowiedź taka tutaj na YouTube, komuś się nie chce czytać, to co można powiedzieć? Najbardziej uniwersalna wędka to taka, która ma najbardziej uniwersalną długość, najwygodniejszą długość dla Was, najbardziej wygodną pracę, taką, która się przyda przy różnych, powiedzmy, gatunkach ryb, która by się w miarę możliwości sprawdziła przy tym, i w miarę wyśrodkowany ciężar wyrzutu. Jeżeli się na tym nie znacie, dopiero zaczynacie, to polecam coś w granicach 2,40-2,70, coś z przedziałem wyrzutu CW od 5 do 25 gram,
o średniej bądź szybkiej pracy. Dokładnie. I tak. To jest najbardziej w skrócie powiedziane to, co ja uważam, że osoba jako laik, nie zna, taka, która się nie zna na temacie, bądź nigdy nie łowiła, a chce spróbować. Bo nie ma doświadczenia, swojego zdania jeszcze wypracowanego. Nie wie, co lubi. Jeżeli pójdzie do sklepu i poprosi o wędkę spełniającą te kryteria, to po prostu będzie mogła zacząć tą przygodę z wędkarstwem i dopiero potem dowiedzieć się to, co sama w tym lubi, co jej się podoba w danej wędce, a co nie, czy jest to ten ciężar wyrzutu, czy jest ta praca, czy jest to jeszcze coś innego. Zachęcam do podchodzenia do wędkarzy, jak są nad wodą. Często jest tak, że traficie na sympatyczną osobę, która pozwoli wam, powiedzmy, użyć swojej wędki i zobaczyć, czy takie coś powiedzieć od siebie. Mam leży w ręku, każdy polski wędkarz jest bardzo mądrym człowiekiem, to wiemy, i każdy bardzo lubi się dzielić swoją nabytą przez lata wiedzą, popartą niezliczonymi połowami metrowych okazów. Dlatego zazwyczaj na pewno poradzą wam coś od siebie. Czy ich posłuchacie, czy nie, to zależy od was. Natomiast jeżeli chodzi o wędkę, to z mojej strony to tyle. Jeszcze ważna rzecz. Zawsze przy odpowiedziach na tego typu pytania, nawet w stosunku do naszych odpowiedzi, wszystko jeszcze jest zależne od najważniejszego czynnika, czyli łowiska albo łowisk, na jakich wy będziecie konkretnie łowić. Na przykład, jeżeli są to małe, zarośnięte rzeki, no to co powiedział Seba, niekiedy też może być zbyt w stosunku do wędek, zbyt długie. Może się okazać, że potrzebujecie wędki 2.10. Może są płytkie i nie musicie mieć takiego dużego zapasu mocy. Bądź zupełnie w drugą stronę. Także wszystko należy jeszcze dostosować do warunków konkretnych, na jakich wy łowicie. Ale jeżeli chcecie, nie macie wiedzy, jest to wasza pierwsza wędka, chcecie zobaczyć, czy w ogóle wam się to spodoba, pójdźcie do sklepu. Wybierzcie coś rozsądnie cenowego. Ja zaczynałem od takiej wędki. Teraz wędka, od której ja zaczynałem, jest dość tanią wędką. Nie jest to nic wygórowanego. Poproście o coś podobnego właśnie w takim przedziale i zacznijcie od tego. A potem dopiero po roku, po dwóch spędzonych nad wodą obficie będziecie wypracowywali swoje upodobania do sprzętu, na który łowicie. Ważna rzecz. Każdą wędkę, uważam, należy wziąć do ręki, sprawdzić i od podstaw się tego też uczyć. Jeżeli macie możliwość porównania to, co mówi Seba w sklepie, weźcie jedną wędkę, drugą, trzecią. Sami już zaczniecie powolutku wyciągać wnioski, na czym polegają różnice między tymi wędkami, bo opis katalogowy albo to, co ktoś wam doradzi w internecie, nawet i my, nie zawsze musi mieć pokrycie z waszymi przyzwyczajeniami, z waszą techniką, z waszymi upodobaniami, bądź czymś, czego nie wymieniliśmy teraz, ale na przykład dana wędka wam będzie leżała mniej bądź bardziej w ręku, a nawet rękojeść będzie pasowała bardziej do waszej ręki. Tak, trzeba dotykać. Aczkolwiek znowu jedna uwaga do tego, co powiedział Radek, biorę zwłaszcza do początkujących wędkarzy, tych, którzy dopiero mają zamiar zacząć albo dopiero co zaczynają. Radek już bardzo długo łowi. On już zapomniał, że na początku swojej przygody... Bo jest stary. Jest stary jak... kapeć. No, dlatego na kanapie siedzimy. Tak. Radek już nie pamięta, że początkujący wędkarze po tym, że pomachają sobie na sucho wędką, nic im to nie da. Musicie się nauczyć, jaka wędka, jak dany rodzaj wędki będzie się zachowywał w wodzie pod rybą, w wodzie bez ryby i pod różnymi przynętami i różnymi technikami prowadzenia tej przynęty. Dlatego samo czyste pomachanie wędką w sklepie przez osobę początkującą niewiele tej osobie da, ponieważ ta osoba nie ma wypracowanego zdania na to, co lubi i czego potrzebuje od danej wędki. Także z mojej strony to chyba tyle. Już? Dobrze. Dziękujemy. Przechodzimy do następnego pytania. Do zobaczenia. Cześć.